Polacy nauczyli się, czy też uczą się kupować żywność przez internet. Ma to związek oczywiście ze zwiększonym zaufaniem do sklepów internetowych, które potrafią już w sposób kompleksowy zbudować swoją ofertę i zaoferować naprawdę szeroki wybór, dużo szerszy niż w sklepach tradycyjnych, oraz ze wzrostem zaufania do firm kurierskich i firm odpowiedzialnych za logistykę tych produktów, które również poczyniły bardzo duży postęp na rzecz poprawy jakości i terminowości dostarczania tych produktów. To, co kiedyś było synonimem e-commerce'u, czyli dostarczanie książek i dostarczanie biletów czy usług przez internet, no dzisiaj będzie wypierane przez takie produkty, które kupujemy cyklicznie, produkty z kategorii FMCG, które co jakiś czas muszą trafić do naszej spiżarni. Wzrost wartości sprzedaży żywności w internecie jest z mojej perspektywy napędzany dwoma dosyć silnymi trendami. W pierwszej kolejności jest to sprzedaż żywności funkcjonalnej, takich produktów jak na przykład olej kokosowy czy ksylitol, które wpływają dobroczynnie na nasz organizm, a z drugiej strony na pewno żywnością dla dzieci, którą można łatwiej, taniej i bezpieczniej transportować właśnie za pomocą przesyłek kurierskich. W takim typowym miksie produktowym w koszyku znajdują się produkty z kategorii żywności, ale też chemii gospodarczej czy produkty kosmetyczne. Bardzo często Polacy sięgają również po napoje. Ma to oczywiście związek z tym, że są to rzeczy ciężkie, po które niechętnie wychodzimy sami, które kurier może nam szybko i sprawnie dostarczyć pod nasze drzwi bądź do naszej domowej spiżarni. Wzrost ilości i częstotliwości zakupów w internecie oczywiście jest napędzany również przez wzrost ilości osób, które mają dostęp do tego internetu oraz pewną zmianę pokoleniową. Coraz częściej korzystamy z urządzeń mobilnych, dzięki temu oszczędzamy czas nie tylko na etapie tego, że nie musimy jechać po produkty, ale też na etapie, w którym zakładamy zamówienie. Dzisiaj odsetek ruchu z urządzeń mobilnych wyprzedza często ilość wejść ze sklepów, z urządzeń, z komputerów stacjonarnych, co powoduje, że te zakupy są naprawdę dostępne dla każdego o każdej porze. W przyszłości ilość wejść ze urządzeń mobilnych będzie rosła, natomiast dostępność tej usługi będzie się zmieniała wraz z rozwojem nowych form dostawy i nowych form prezentowania oferty w internecie.